Służy program Rodzina 500 Plus. W przyszłym roku dzięki uszczelnieniu budżetu, uszczelnieniu wpływów do budżetu, możemy na program 500 Plus przeznaczyć 1 300 000 000 złotych więcej. Zresztą to będzie rekordowy rok w sferze socjalnej, wspierania Polaków, bo 75 miliardów złotych zostanie na to przeznaczone. Podkreślam, to jest możliwe dzięki dobrze funkcjonującej gospodarce, a jednym z filarów tej gospodarki jest szczelny system podatkowy. I przypomnę też, jak wyśmiewani byliśmy, kiedy wspominaliśmy o problemach polskich rodzin, o tym, że jest problem biedy, ubóstwa i skrajnego ubóstwa wśród polskich dzieci. Wtedy takie bardzo rumaczne i niegrzeczne sformułowanie Stefana Niesiołowskiego, że dzieci mogą jeść czaki i rabelki. Inna poseł z Platformy, chyba pani Pitera, tłumaczyła, że nie ma głodnych dzieci w szkole, po prostu nie ma kultury jedzenia śniadek. Te dzieci mają puste brzuchy nie dlatego, że rodziców nie było stać na śniadanie, tylko że po prostu nie ma kultury jedzenia śniadek. I to zmieniamy. Dzisiaj program Rodzina 500+, pokazuje, że jest skuteczny. A ja zapewniam, że znajdujemy środki na program Rodzina 500+, dopóki będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, dopóki ten program będzie funkcjonował. Natomiast kolejna sprawa i trudny los emerytów. Tu jest też szereg przyczyn. To przede wszystkim niewydolna komunistyczna gospodarka z jednej strony, gdzie pieniądze zamiast być odkładane na konta emerytalne, były na bieżąco przejadane. Natomiast z drugiej strony, mimo wszystko wtedy udało się pewne rzeczy ciężką pracą Polaków, mimo że bardzo źle zarządzanej gospodarce niewydolnej, sporo inwestycji w Polsce udało się zbudować. Funkcjonowało wiele firm, wiele przedsiębiorstw. I niestety wtedy w Polskę uderzył plan Macierowicza. Dzisiaj widzimy, jakie skutki poniosła nasza gospodarka. Widzimy też porównania z innymi krajami, takimi jak chociażby Korea Południowa, która po wojnie na Półwyspie Koreańskim poszła zupełnie inną drogą niż Polska po 89 roku. Korea długo chroniła własny rynek, Korea stawiała na rozwój najnowszych technologii, odrzucała wręcz rekomendacje doradców z krajów najbardziej rozwiniętych o tym, że mają skupić się na takim pracochłonnym, na dobrach pracochłonnych, ale niskiej jakości, bo nie mają technologii. Ochronili swoje firmy i dzisiaj takie marki jak Samsung, Kia, Hyundai są pożądane w wielu miejscach na świecie. W Polsce ten majątek, który został wypracowany nawet w tych trudnych czasach komunizmu, dzięki pracy Polaków, podkreślam, został w dużej mierze zmarnotrawiony po 89 roku. Chyba każde miasto powiatowe w Polsce może podać przykład jakiejś rabunkowej prywatyzacji czy doprowadzenia zakładu do upadłości. Zdaję sobie sprawę, że wiele z tych zakładów mogło być niewydolnych, niedostosowanych do funkcjonowania w nowych warunkach, ale w wielu, bardzo wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których firmy były doprowadzone na kraj upadłości, a następnie przejmowane przez kogoś za symboliczną złotówkę. I albo było też tak, że celem przejęcia nie było utrzymanie produkcji, ale wygaszanie swojej konkurencji. I stąd taki problem dzisiejszych emerytów między innymi. Natomiast w zapowiedziach rządu Prawa i Sprawiedliwości na drugą część kadencji jest, jak ojciec zauważył, zwrócenie uwagi także na problem emerytów. To dostrzegamy, w tym kierunku będziemy chcieli pracować. Oczywiście też ja mówię z pełną odpowiedzialnością, że mamy świadomość też przy tych wszystkich inicjatywach, które podejmiemy, na co można sobie pozwolić, ale zapewniam, że jeśli będą możliwości, to padły takie słowa już ze strony osób najbardziej odpowiedzialnych, że też oczy są mocno zwrócone na problemy polskich emerytów. Ale tu z wielką pokorą podchodząc do słów pani Anny, która skromnie wspomniała o emeryturze 1470 zł, za którą sobie musi radzić, zostawiłbym to z lamentami funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji. Po prostu ubeków, esbeków, którym cofnęliśmy nienależne przywileje. Ci ludzie odbierali wielotysięczne emerytury, czasem powyżej 10 000 zł. Dzisiaj płaczą, że umrą z głodu za 2 000 zł, mimo że mają przez lata odkładane oszczędności, mają wille, mają samochody, myślę, że dobrze nabite konta w bankach. I nagle okazuje się, że kiedy muszą żyć, nie powiem, że tak jak zwykły polski emeryt, ale powyżej mimo wszystko stanu przeciętnego polskiego emeryta, to nagle jest larum, że świat na głowie im się zawalił. Nie ma zgody, żeby ludzie, którzy służyli obcemu mocarstwu, których zadaniem było pilnowanie, żeby Polacy nie wybili się na niepodległość, dzisiaj dostawali z tego powodu przywileje i z polskiego podatnika mieli wypłacane sute emerytury. To w ten sposób starałem się odpowiedzieć pani Annie na tematy, które są też poza obszarem mojego funkcjonowania w rządzie, ale też dobra kondycja spółek Skarbu Państwa, dobra kondycja majątku narodowego ma wpływ na to, co znajdzie się w polskim budżecie. Panie ministrze, to są rozmowy niedokończone, więc wiele jeszcze byłoby pewnie telefonu wątków, może nawet do godziny porannych muszę rozmawiać, ale czas jest ograniczony przez po prostu życie. Przed panem też dzień pracy, kolejny, bo rozpoczyna się tydzień pracy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność, te godziny spędzone w telewizji Trwam Radio Maria. Mówiliśmy o 2 latach rządów Zjednoczonej Prawicy, oby te rządy, tak mówię bardzo ogólnie, dalej były rządami, które podnoszą nas z kolan, ożywiają gospodarkę i co najważniejsze, dają też poczucie spokoju i takiego też rozwoju dla rodzin, bo wiemy, żeby rodzina mogła się rozwijać, rodziny mogły się rozwijać, to nie tylko potrzeba środków materialnych, ale także i pewnego takiego ładu, pokoju, spokoju, tego na przyszłość, prawda, tego ciepła, które tworzą i oczywiście strona materialna, także i praca rodziców, ich miłość do dzieci. I to wszystko jest połączone właśnie z tym, co dzieje się na zewnątrz. Wszystko bija się na zewnątrz, a przychodzi na to, żeby naprawdę Polacy czuli się dobrze w swojej ojczyźnie. Ciężko pracujemy na to, ale tak właśnie mówiliśmy się z Polakami, że pracujemy dla Polski, pracujemy dla Polaków i bardzo wyraźnie to podkreślam na koniec naszej audycji. My odpowiadamy przed Polakami. Prawo i Sprawiedliwość będzie się rozliczało przed polskimi rodzinami, przed wyborcami
Dziękujemy
która zawiera w krótkim zdaniu treści, jakie organizatorzy chcą przekazać młodym. Donald Tusk atakuje Polskę rząd na Twitterze, szef Rady Europejskiej we wpisie na portalu społecznościowym porównał w niedzielę działania rządu PiS-u do działania Rosji. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolację w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla, by podobne wystać spokojnie, napisał Tusk w niedzielę na Twitterze. Na te słowa zareagowała również na Twitterze premier Beata Szydło. Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nic dla Polski nie zrobił, dzisiaj wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje Polskę, napisała szefowa rządu. IPN nie może wskazywać Ukrainie, jakich ma wybierać bohaterów, ale nie może też milczeć wobec zbrodni na Polakach popełnionych przez UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek w wywiadzie dla portalu Polityka. Jednocześnie szef Instytutu Pamięci Narodowej dobrze ocenił polsko-ukraińską współpracę archiwalną, zapowiedział opublikowanie za kilka tygodni dokumentów dotyczących rozpracowania struktur ONU UPA na ziemiach polskich przez bezpieka. W Brzuchowicach koło Lwowa pod hasłem Nadzieja dla małżeństw w kryzysie odbyło się drugie spotkanie duszpasterstwa rodzin Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Rodziny żyjące w tym kraju dotkniętym kryzysem wojennym i ekonomicznym borykają się z wieloma trudnościami z powodu ubóstwa. Wiele osób emigruje zarobkowo do krajów zachodnich, w tym także do Polski. Dlatego chodzi o wypracowanie form pomocy małżeństwom, spotkanie patronowała Komisja do Spraw Rodziny przy Episkopacie Ukrainy. Izrael wydali do krajów trzecich około 40 tysięcy migrantów z Afryki, poinformował premier Benjamin Netanyahu podczas posiedzenia rządu. Izrael uważa tych przybyszów pochodzących głównie z Erytrei i Sudanu za nielegalnych imigrantów. Wnioski o przyznanie azylu są w Izraelu rozpatrywane pozytywnie, tylko w wyjątkowych przypadkach, podkreśla agencja BBA. Niemiecka poczta została oszukana przez nieuczciwe firmy kurierskie na kilkadziesiąt milionów euro, jak podał Frankfurter Allgemeine Zeitung. Oszuści pobierali rabaty za nieistniejące listy i przesyłki. Władze Ankary zakazały wydarzeń kulturalnych, w tym wystaw i pokazów filmów związanych z tematyką LGBT i dotyczących osób z tej społeczności, poinformowało biuro gubernatora, powołując się na względy bezpieczeństwa publicznego. Kamil Stok zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Japończykiem Shiro Kobayashi. Na trzeciej pozycji plasował się Austriak Stefan Kraft. W czoło 50 znalazło się 4 biało czerwone. Piotr Żyła i Stefan Hule zostali egzekwo sklasyfikowani na 7 pozycji. Dawid Kubacki był 10, a Maciej Kot 19. Były to wiadomości w Radiu Maria. Programy, programy, tematy, artykuły w codziennej prasy polskiej. Nienaprawiona krzywda. Mieszkańcy Gdyni zapędzeni ze swoich domów przez Niemców
Maria Zaprzeciwica. A potem w dniu 22 listopada, poniedziałek, wita Państwa ojciec Witold. Rozpocznijmy ten dzień w imię Boże, w znakiem krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oddajmy ten dzień, drodzy Państwo, Matce Najświętszej. Niech ona nas w ten dzień wprowadza i niech nas przez cały ten dzień prowadzi. Zaraz jeszcze będziemy dalej rozgrywać się ten dzień dzisiejszy. Będziemy jeszcze mówić o naszych ważnych sprawach Radia Maria.